Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my widzimy się po raz kolejny w grze Witam was serdecznie, moi drodzy, mam dzisiaj dla was teorię. Ja już po prostu wiem, kim jest Wiedźma. Poanalizowałem sobie materiały, pokminiłem, popatrzyłem na wasze komentarze i to doszedłem do wniosku, że już wiem, kto jest Wiedźmą, ale zanim wam powiem, kto nią jest... Sucharek, a raczej dowcip, który nam dzisiaj sponsoruje, można powiedzieć, Tomasz. Dzisiaj rano szef dał mi do wypełnienia anonimową ankietę o nim. Napisałem ją zgodnie z prawdą, korzystając, że i tak nie dowie się, kto to napisał. Podczas przerwy zapytałem kolegów, co napisali w ankiecie. Wszyscy zapytali, w jakiej ankiecie. Także, szef troll. Dziękuję Tomaszu za tego suchara dowcipa. I cóż, fanarty. Dzisiaj serdeczne dzięki śle... ani Malwelowi, albo Malwel, bo nie wiem, czy to on, czy ona, Malwinie oraz May. Dziękuję serdecznie za wszystkie fanarty, które podsyłacie. Mam jeszcze duży zapas, więc już na szczęście czuję, że na spokojnie będę mógł wam je tutaj z zapasem pokazywać, więc jak nie zobaczycie swojego arta na tym materiale, to może być na następnym, a może jeszcze na następnym, albo w ogóle, bo okazał się na przykład niewystarczający. Tak może zaiste być. Bo nie wszystkie oczywiście arty będę pokazywał, tylko te, biorąc pod uwagę, że jest ich naprawdę dużo już teraz, to wybieram po prostu te, które są, według mnie oczywiście, najciekawsze. O, ten zły Staszek uznał, że mój art jest nieciekawy i go nie pokazał. Unsub! Niemniej, moi drodzy, teoria. Moi drodzy, kto jest Wiedźmą? Dada! Jestem pewny, że Wiedźmą jest koń. Jest najbardziej tajemnicza postać tej gry. Nic o niej nie wiemy. Wie o nas ona bardzo dużo, jeszcze nas chwali za zrobioną robotę, pochwaliła nas ostatnio, nawet tego mema, żem wymyślił ostatnio, bo bardzo mi się podobała akcja z koniem. Także pozdro dla kumatych, ci, którzy oglądali z uwagą poprzedni odcinek. Więc kurka wodna, no kurczę, dobra, ale to był taki śmieszek, nie? Że Dada to Wiedźma. Ale to gdyby się okazało, że Dada do Wiedźma, to w ogóle byłby mózg na ścianie. Ale myślę, że bez przesady, to przy okazji zrobię sobie akcję z pudełkiem. I pójdziemy sobie, proszę bardzo, mamy achievement shortcut i udamy się teraz do Mysterio, żeby przetestować kolejne kamery, przepraszam, kolejne kasety, które zdobyliśmy. A swoją drogą inną mam teorię. Moi drodzy, przede wszystkim też jest na rzecz, której nie powiedziałem, ale wydaje mi się, że powinienem o tym powiedzieć, bo zwracaliście na to uwagę. Ta fotografia w miniaturce nie ma wypalonej twarzy tej dziwnej białowłosej. Myślę, że to jest po prostu... Nie jest to żadna wskazówka, to jest po prostu zrobiona miniatura do zdjęcia. Widzimy tutaj wypalenie, więc nie sądzę, żeby to było coś bardzo istotnego. Ale a propos tego zdjęcia, pamiętacie, co mówiły nam usta? Usta nam mówiły, że dadzą nam coś, co pozwoli nam zidentyfikować wiedźmę. I wszyscy, dobra, nie wszyscy, ale zdecydowana większość razem ze mną skupili się właśnie na tej wypalonej twarzy białej dziewczyny, ogólnie na białej dziewczyny. A co jeśli okaże się, że wiedźmą mimo wszystko jest Rey? Albo na przykład jej matka, bo też widzimy tutaj, prawda, jakąś osobę, o której nic nie wiemy, ona sobie po prostu jest na tym zdjęciu. Więc to, że usta mówiły, że coś mają, coś to zdjęcie będzie miało wspólnego z Wiedźmą, może oznaczać wszystkie te trzy kobiety, jeżeli zakładamy, że rzeczywiście Wiedźma może być tylko kobietą, nie jest to pan Sintra. No ale właśnie, Rey, która, kiedy zobaczyła to zdjęcie, nagle coś się w niej zmieniło. Ja mam taką teorię, że Sintra jest... faktycznie wersją, elektroniczną wersją Rey, że coś się stało z Rey, nie wiem, może na przykład białowłosa coś jej zrobiła i dlatego rodzice byli w żałobie, albo po prostu nie wyszedł eksperyment z tym, że Rey została w jakiś sposób zdigitalizowana, no bo tutaj było coś, jakieś informacje o jakichś eksperymentach, były też informacje o tym, że na bazie Rey właśnie stworzyli Sintrę, tak, na jej podobieństwo. Ale wydaje się, jakby te wszystkie lokacje, ten basen też był znowu analogią do tego, co jest rzeczywiście na świecie, czyli ten kocioł z zieloną wodą, więc mam wrażenie, że to wszystko jakby łączy się w pewne fakty, że Sintra jest świadomą Rey, że świadomość została jakby wykasowana, usunięta, pamięć usunięta, ale niektóre elementy pokazują jej więcej i wydaje mi się, że Sintra uważa, że ona mogła być wiedźmą, to dalej jest moja hipoteza. Więc dlatego uważa, że to ona jest spaczona, że to może ona nieświadomie jest tą wiedźmą i ona teraz robi na przykład poszukiwania samej siebie. Widzieliśmy te mnóstwo Hexenhammerów zgliczowanych w pewnym miejscu, tam też jeszcze wrócimy, mamy też kartę, którą musimy w Sintranecie sprawdzić, to też jest dzisiaj do sprawdzenia, tylko zaczynam na razie od kaset, żeby nie zapomnieć ich sprawdzić, bo mamy chyba dwie kasety do sprawdzenia. Albo jedną, już nie pamiętam nawet, zaraz się okaże.
Więc wszystko jakby krok do kroczek po kroczku, coraz bardziej nasza tajemnica staje się, mimo wszystko nadal coraz bardziej zawiła ta historia, nie tajemnica. No ale mam też zapisanych jeszcze kilka innych obserwacji, ale myślę, że będziemy dalej mimo wszystko szli z historią. I to proszę bardzo, te, które mamy nieznalezione, to co właśnie lubię, czego brakowało mi w Outer Wilds chociażby, że te rzeczy, które sprawdziliśmy, są szare, te, które są nowe, są białe. I to jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz. Follow a cat through the woods. Jezus Maria. Przede wszystkim widzieliśmy kogo, pierwsze skojarzenie Ave Maria, że to może być właśnie ta postać, Ave Maria, bo ubrana w taki sposób i miała ten symbol, mówiliście mi, że to jest symbol Jezusa chyba, tak? Jakiś religijny symbol miała na twarzy. Wiemy też, że Sosa razem z Mapi, i szczególnie Mapi, tworzyła te filmy. Ona jest jakby reżyserką tych filmów, więc wiemy, że to wszystko są jednak scenki inscenizowane. Tak zwane, wy to właśnie shorts ładnie nazwaliście filmami krótkometrażowymi, więc wydaje mi się, że... Ale teraz pytanie, jaka jest symbolika tego? Biały kot, biała dama, zauważcie, że wiedźma też na początku była biała, albo no nie wiedźma, ta dziewczyna ze zdjęcia była biała. Mamy kota i jakiś biała maś, którą wyżyguje sobie na rękę, która ma długie, również białe pazury. Wydaje mi się, że tak jak mówili, że wszystko jakby łącznie trzeba patrzeć na te filmy jako całość. A teraz zmęczona ludzka twarz. No i kolejna ciekawa, tajemnicza scena. Czemu ja zawsze bierze chrypa, kiedy muszę nagrywać? Kolejna tajemnicza scena. Osoby nie pokazujące swojej twarzy. Morderstwo. Jeszcze ta kropla wpadająca w szklankę, czyli nie wiem, tak jakby przecięcie. Znaczy, że kula przelatuje przez serce. Nie wiem, jakoś tak to próbuję interpretować. Także dużo, dużo ciekawych rzeczy. Cały czas zastanawiamy też, dlaczego mamy to. Po co nam ta instrukcja? O tuszu do drukarki. Nie mam pojęcia, zdobyliśmy jeszcze ją, żeby było ciekawie, prawda, na końcu, nie? Mieliście też pomysł, żeby pokazać tę oto kartkę, membership card, żeby pokazać ją mapie, żeby ona zobaczyła tę kartkę, bo może coś nam powie, może zainteresuje się, że jesteśmy teraz członkami klubu, a wiadomo, że nie możemy do niej zbytnio się odzywać, więc skoro nie możemy się do niej odzywać, to może chociaż jej coś pokażmy. Wyjdźmy na chwilę z biura, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Wydaje mi się, że dzisiaj właśnie będzie taki odcinek uzupełniający. Mapi cały czas tu siedzi. No i zobaczmy, zróbmy ten test. Pokażmy jej tę wizytówkę. Aha, przepraszam bardzo. Okej, okay, jasne. Pomysł był fajny, tylko ja tutaj nie mam czegoś takiego jak use. Mogę tylko i wyłącznie mogę ją sobie przejrzeć. Nie mogę jej nikomu dać. Nie słyszy mnie, więc no może coś jej trzeba pokazać. Dlatego tak samo zastanawiamy się nad tym, czy to nie jest chyba zwykły cień, to co ma na czole? Mam wrażenie, że to jest coś więcej niż tylko zwykły cień. Ale nad tym będziemy musieli się zastanowić w przyszłości. Jakie w ogóle rzeczy ja mam do jedzenia? Mam tylko Dobra, mamy tylko wodę, mamy tylko chleb. Wiadomo, że będziemy chcieli zostawić sobie ser, żeby generować kartki wiedźmy. Tak, generować kartki wiedźmy. Na razie mamy je 4, więc nie jest źle. Dobra, to myślę, że trzeba teraz wrócić do Sintranetu, bo tam są dwie rzeczy do sprawdzenia. Pierwsza rzecz. Zauważyliście, że może jest jakieś przejście. To jest intrygujące, bo ja tego nawet patrząc na to po raz któryś... Sosa! Buu! Schowała się w szafie? Sosa, co tutaj robisz? To było zaskakujące. Poszedł sobie już? Co, Hugo? Tak, właśnie wyszedł. O, this was unexpected. O, jest na ciebie wkurzony. Jesteś moim bohaterem, Pasternak. Nie, Sosa, nie jestem bohaterem i nie chcę nim być. Przepraszam, ja nie chciałem. Czy jesteś trochę zestresowany, zdenerwowany, zmęczony? Mogę ci zrobić akupunkturę.
Nie, nie. Cóż, no nie wiem. Może jestem trochę zdenerwowany. Nie mogę już tego po prostu znieść. Chcę odejść z Sosa. To miejsce jest koszmarem. Dlaczego ludzie nie odchodzą? Czemu wszyscy nie odejdziemy stąd? Ponieważ nie możemy. Co masz na myśli? Jesteśmy w pułapce. Jej moc jest tak wielka, że... nie jesteś tego świadomy, ale jesteś pod jej wpływem od samego początku, kiedy wszedłeś do tego budynku. Im bardziej jesteś tutaj jakby wkręcony w całą sytuację biurową, zaangażowany jesteś im bardziej, tym więcej czasu spędzasz pracując i tym więcej używasz tych przeklętych kartek. To zasysa cię głębiej i głębiej do środka. Co chcesz mi powiedzieć? Nie ma sposobu, żeby stąd wyjść? Uciec? Jesteśmy tutaj zamknięci w tym koszmarze do końca życia? Wiele osób po prostu skacze z dachu. Ale myślę, że jest o wiele lepsze. Nie powiedziała, że myśli, tylko ale jest o wiele lepsze rozwiązanie. Definitywne rozwiązanie. Zabić ją. Ale wiedziałeś o tym, prawda? Co masz na myśli? Mappy powiedziała mi, że widziała, jak szukałeś tej starej książki w archiwach. A? No cóż, zgubiłem się i widziałem, że używasz tych papierów od niej, żeby kserować swoją duszę. Podróżujesz po budynku, od kiedy tylko się tutaj dostałeś. I teraz ta trucizna. Jesteś łowcą, Pasternak. Co? Łowcą czego? Ja? Nie. Ja? Łowcą? Łowcą czego? Więc jeśli nie jesteś łowcą, przypomnij mi jeszcze raz, jaki jest twoja robota w tej firmie. O kurcze. Jakie jest twoje zadanie? Modul Acceptation Technician, Manager Associated Binary Documents, Oscillating Secondary Data Manager. Coś takiego? O, to ciekawe. Wcześniej powiedzieliśmy, że twoją pracą było Notary Management of Members. Tak, oczywiście, to jest moja druga robota. Huh. Okej, jestem łowcą. No cóż, przynajmniej byłem do tego zatrudniony. Patrzcie na uśmiech Sosy. Ale ja naprawdę... Sosa, czy dobrze się czujesz? O nie. W końcu go znalazłam. O nie. Czy Sosa jest wiedźmą? Przerażasz mnie, czy jesteś... Jestem numerem jeden. I am the number one hunter fan. Tell me everything, Pasternak. Jestem... O Jezu, ulżyło mi. Jestem twoją największą fanką. Największą fankę łowcy. Powiedz mi wszystko, Pasternak. Czy jesteś ezoterycznym magikiem, czy nekromancerem? Nie, nic z tych rzeczy. Czy możesz zrobić wywiad dla wideoklubu Misterio? Czekaj, nie możesz nikomu powiedzieć. Oczywiście, jak głupia jestem. Najważniejszą rzeczą jest pracować incognito. Ale czy pozwolisz mi być swoją asystentką? Co? Nie, to jest mega niebezpieczne. A teraz... Jeśli nikomu nie powiesz, to wystarczy. Okej. Okay. Nikomu? Nikomu! Nawet Mappy jest moją jedyną przyjaciółką. Dobrze, możesz powiedzieć Mappy. Ale tylko jej, nikomu więcej. Boże święty, miałeś to wszystko trzymać. Wiecie co, wydaje mi się, że cokolwiek byśmy odpowiedzieli, tak doprowadziłoby do tego dialogu. Miał nikt nie wiedzieć, a teraz dowie się Sosa i teraz dowie się Mappy. To już jest za dużo... Za dużo nie do kontrolowania tych odnóg. To już nie będziesz mógł tego w stanie Brian za bardzo kontrolować. Zobaczysz, to ci się odbije negatywnie na przyszłość. Dziękuję, Pasternak. Możesz odpoczywać w spokoju. Nikt z nami nie rozmawia. No dobra. Mam też metalową kartę. Może ona będzie wiedziała, kim jest ten R. Corvo. Co wiesz o łowcach wiedźm? Są prawie jak legenda w tej firmie. Coś, co trwa tutaj od wielu lat. Ta firma została stworzona przez rodzinę Sintry. No przez Sintra Family, tak? To nazwisko mieli Sintra po prostu. Którzy żyli dokładnie w tym samym budynku. Chcieli zakończyć jej życie. Po prostu, no put an end to her, tak? Skończyć z nią. Więc
zatrudnili, ustawili, wprowadzili w życie plan, żeby zatrudnić najlepszych ekspertów od magii na świecie. A i żaden z tych profesjonalistów nie mógł jej zabić? Oczywiście, że nie, Pasternak. Bardzo, ale mimo wszystko byli bardzo blisko. Mówi się, że... No i mamy odpowiedź, kim jest R. Corvo. Mówi się, że było trzech, którzy odnieśli największy sukces. E. Nazari, A. Moeta i R. Corvo. I moje systemy analizujące już włączyły się bardzo mocno i próbuję analizować, dlaczego jest podane tylko nazwisko i czy litery nie tworzą jakichś ciekawych słów. Na razie widzę słowo R z liter imienia. Widzę też Rea, które brzmi prawie jak Rey, ale to już jest dopatrywanie się prawdopodobnie. Możemy też wziąć pierwsze litery z imion i nazwisk. Mamy E, N, A, M i R, C. Może to są bardzo popularne litery, może z tego by coś wyszło, ale to jest takie, wiecie, szukanie raczej igły w stogu siana, to jakby się, mówię, moje mechanizmy same włączają do szukania jakichś tajnych szyfrów. My też mamy ERA, mamy R, prawda? Mamy też EAR jak ucho, więc z liter E, A i R można naprawdę bardzo dużo rzeczy i słów stworzyć. I co się wtedy stało? To tajemnica. Wszyscy trzej zniknęli. A my mamy kartę jednego z nich. Chociaż wiecie co? Mieliśmy trzy trupy w kociole, pamiętacie? W kotle. Trzy trupy były. Jeden przypominał w ogóle sosę. Jedna kobieta i chyba dwóch mężczyzn było z wielkimi brzuchami w tym kotle. Nie wiem, czy to nie są ci trzej łowcy. Spójrz na to, sosa. To niemożliwe. Gdzie to dostałeś? No właśnie, mamy R. Corvo. To jest pracownik. Mamy metaliczną kartę z intranetu. Było w jednym z martwych ciał nas na drugim piętrze. Lata temu łowcy otrzymywali te specjalne metalowe karty. Pasternak, to jest karta R. Corvo. Czy on jest istotny? Oczywiście. Najbardziej istotny ze wszystkich. He was a Bowcor. Nie wiem, co znaczy Bowcor. Gildia pomoże. Voodoo Master, czyli mistrz voodoo i ekspert w czarnej magii. O, mam ciarki. Czy masz zamiar ją wypróbować? Wypróbować? Oczywiście. Na pewno te karty ID działają ze starymi komputerami. Jak ten, którego używam? Oczywiście, dokładnie. No, nie musiał być ten dialog jakby przeprowadzony, żebym wiedział, że takie rzeczy można sprawdzić, ponieważ zresztą mamy napisane insert to intranet, tak? To od początku żeśmy widzieli, przynajmniej ja to widziałem od początku. Nie ma tu nic interesującego, a i tak sobie zajrzę tutaj. Zobaczymy, czy tu nie chowa się... Nie no, on sobie poszedł stąd. A i tak się rozejrzę, jak to wygląda. Wiem, że mam mało bateryjek, będę musiał niebawem te baterie sobie jakoś chyba kupić. Tylko wiecie, wszystko jest drogie, mam ostatnią baterię. Mam nadzieję, że znajdziemy jakąś lokację, gdzie będziemy mogli jeszcze poeksplorować, ale od razu wam jeszcze powiem, jaki jest plan na dzisiaj. Za chwilę wchodzimy do intranetu i patrzymy, te obie tajemnice sprawdzamy. Czyli, czy jest jednak tajne przejście gdzieś tam obok gliczy i co nam odblokuje karta pana Corvo. A do tego jeszcze mam napisane, że... chcemy odwiedzić jeszcze raz czwarte piętro, żeby zrobić dokładny eksplor, ponieważ pamiętacie, że na czwartym piętrze były dwie strefy z gazem. Jedna tak bardziej, powiedziałbym, że na południowy zachód była i jedna, w której poszliśmy i tam też chcemy wrócić, ponieważ tam, gdzie spadaliśmy w ten dół, tam, na montażu, można było zauważyć, albo na filmie, że była skrzynka, więc tam chcemy wrócić i dokładnie zeksplorować tamto piętro, biorąc pod uwagę fakt, że nie ma tam już Dot Matrixa. Dot Matrix siedzi w kotle. Więc tak, i zauważyliście też, że winda była na ósmym piętrze, w momencie, kiedy chciał przebrany Hugo za żabę, za super żabę pojechać na piętro numer 4, z naszego piętra piątego, winda była wcześniej na piętrze ósmym. I to było podejrzane, ja tego nie wychwyciłem, więc dziękuję wam bardzo za spostrzegawczość, tak? Mam jeszcze napisane, że to Borsuk wypatrzył pomysł, żeby mapi pokazać kartkę, ale no sorry panie Borsuk, ale nie zadziałało. Włóżmy to. Zobaczmy, co się stanie, jeśli użyję karty... A! Użyję karty pana Corvo zamiast mojej. O kurcze, co tu się dzieje? Okej. Tu jest jakiś wielki labirynt teraz. Może weźmiemy sobie ten. Niech będzie, że weźmiemy sobie... O rany! Tu się... Dziwne dźwięki. Nie wiem, którą stronę trzeba iść, bo to jest jeden wielki labirynt. Jest jakiś glitch, nie mogę go w żaden sposób kliknąć. Mogę na początku... Aha, to jest to, co ominęliśmy. Mogę na początku kliknąć... Co innego, wiecie co, ja teraz idę mega w ciemno. Nie wiem, czy nawet nie przyda się bardziej to. Widziałbym więcej. O, dobra, mam jakąś informację. Dobra. Dobra, nie będę tego tłumaczył, bo widzę, że tutaj jakby są wybrakowane informacje.
Ale to wygląda jak her influence, jej wpływ, topic. We can't communicate może. I and has infiltrated the system. Ktoś zinfiltrował system. Unicate anymore in this V. Okej, okay, to jest coś do zdekodowania. Niepełna wiadomość. Być może tu będzie więcej takich niepełnych wiadomości. Oczywiście się rozejrzymy. A zobacz, jakie to miejsce jest wielkie. Tu może być... Ja to bardzo łatwo będę mógł przeoczyć jakąś... Jakieś przejście. Tu trzeba by jakąś, nawet jakąś mapę rysować sobie może. Żeby dokładnie wiedzieć, którędy co przebiega. Bo na razie mamy jedną. O, tu mamy kolejnego glitcha. Tam byliśmy, tak? Stamtąd przyszliśmy do... O! Patrzcie na to! Co?! Jezu! Dzwonek, dzwonek, dzwonek 5032. Dzwonek! Dobra, to jest winda. Dzwonek, 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 potem piętro 0, 5032. Tak mi się wydaje, dzwonek. Takie rzeczy trzeba będzie użyć. I zniknęła. To była Syntra, wersja Syntry. U Corvo. O! Informacja. O nie, nie zauważyłem. A girl. O nie, 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 nie zauważyłem, co tam było. Jezu, ale naprawdę ciarki mnie przeszły przez. Ciarki mnie przeszły autentycznie. Kurka. A girl. Nie zdążyłem przeczytać. No wy to widzicie. Zobaczcie sobie to na materiale. Cofnijcie w razie czego. A ja zobaczę sobie to na montażu dopiero. Coś o dziewczynie. Znowu tam biegła Syntra. I will. Impossible. The ROI of my office as soon as bot has the key. Bot has the key, być może, nie wiem. The of my office, of move my office as soon as possible, prawdopodobnie. Okej. Okay. Daje mi się, że kreski oznaczają urwane fragmenty informacji. Dobra, tam byliśmy. Aha. Moi drodzy, to jest ostatnia bateria. To jest moja ostatnia bateria. Na zewnątrz to zaczęło grzmieć, mam nadzieję, że mi prądu nie wywali. Well, we hope that you will work here, pros in... Dobra, wyluzuj, już zrozumiałem. Into Syntra Corp, Mr. Corvo. Ich, Paris, productive and last. Dużo tajnych informacji. Gdzie ona się pojawia i znika? Dobra, jeszcze raz! Kurczę. Uciekła ta informacja, ale dobra, ja już ją wyczytałem. Jeszcze pewnie na górze można by coś znaleźć. Tak, tu już byliśmy. Jak pojawiają się te dźwięki, to zaczyna biegać Syntra. Ale w formie bardzo mocno zgliczowanej. Dobra, mam wrażenie, że byłem już wszędzie. Tak, mam wrażenie, że byłem wszędzie. Więc na razie włączę sobie jeszcze to, bo chcę oszczędzać latarkę. No muszę kupić jakieś baterie. Mam nadzieję, że jakieś znajdę jeszcze po drodze, bo pokończyły mi się. Czyli dużo informacji, które ciężko jednoznacznie zdekodować oczywiście, biorąc pod uwagę, że są mocno uszkodzone. No i przede wszystkim dzwonek, dzwonek, dzwonek. 5032. Może w tamtym miejscu znajduje się chociażby Corvo. Sosa znowu zniknęła, może jest dalej w szafie? Nie ma jej. Teraz ja się schowałem w szafie. Dobra, nie ma Sosy. Kurczę. A teraz już użyłem swojej karty, ale znowu nie ma, zobaczcie, znowu nie ma Syntry. Syntra? No właśnie, znowu nie ma Syntry. Wiecie co? To teraz idę obczaić drugą rzecz, o której mi mówiliście, czyli... O kurczę. Ale jestem tak bardzo ciekawy teraz, czy zadziała ta sprawa z windą. Jeszcze raz wróciłem tutaj. Oczywiście też przy okazji chcemy znaleźć, gdzie jest Syntra, tak? No i właśnie. Tym razem użyjemy tego. Ten sam dźwięk też, to Furson zauważył, że ten sam dźwięk ten pojawiał się w momencie, kiedy mieliśmy ten ekran na 10 piętrze, pamiętacie? To on wydawał ten sam dźwięk. I zastanawiam się, czy to jest wskazówka? Czy tylko zmyłka kobyłka, po prostu użyte ten sam dźwięk. Wy gdzieś tu widzieliście jakieś przejście. Gdzie wy widzieliście tu przejście? Powiem wam, że ja tu nie widzę żadnego przejścia. Gdzieś tutaj ktoś mi zauważał w komentarzach, że gdzieś tu coś idzie, tu są same gliczujące się po prostu same gliczujące się
Hexenhammery. Także moi drodzy, sorry bardzo, tutaj cały czas łażę, patrzę. Szukam, wzrok wyostrzam. I nie ma żadnego przejścia. Cały czas też napieram na ściany, idąc tutaj, żeby zobaczyć, czy przypadkiem czegoś nie znajdę, ale no nie. Szczerze mówiąc, nie mam żadnego przejścia. Myślę, że byłoby bardziej pokazane niż po prostu, wiecie. Bardziej byłoby pokazane niż w ten sposób, jaki teraz sobie próbuję wypatrzeć. Nie widzę tu nic. Może tu coś jest? Ale może na przykład trzeba tu przyjść, kiedy włączę jeszcze raz czerwony ekran na piętrze, bo pamiętacie, ja to wyłączyłem ostatnio, nie? Także nie widzę tu nic. Tu wszystko są kopie Hexenhammera, digitalne, czyli cyfrowe. Digitalne, można powiedzieć. Więc ja się stąd ulatniam. Ale nie zmienia to faktu, że chcę znaleźć Sintrę. Sintry nie ma. Czy ona dalej jest na swoim... Czy dalej jest gdzieś w swoim basenie? Czy może udała się gdzieś indziej? Idę jej poszukać. Oczywiście pójdę do basenu na początku sprawdzić, ale ona gdzieś musi być. Nie ma jej już tutaj. Okej. Basen jest oczywiście analogią do... tego basenu, który widzieliśmy... gdzie? Ten basen, który widzieliśmy... oczywiście w tym kotle, tak? Nie wiem, czy odblokowała się kolejna lokacja, czy po prostu ona teraz zniknęła. No dobra, bo mamy tylko huśtawkę. Z tej strony, widzicie, nie ma żadnych kolejnych przejść. Przynajmniej żadnych nie widzę. Gdzie się podziała Sintra w takim wypadku? Proszę bardzo, zobaczcie, też klikam tutaj. Without Sintra I can't access the information. Bez niej się nie dostanę, nie mam dostępu. W ogóle nie mogę dostać do żadnych informacji, dopóki nie znajdę Sintry. Ale Sintry ja nigdzie nie widzę. I to jest interesujące. Przejrzałem dosłownie wszystko. Każde miejsce, każdy zakątek i nie widzę tu Sintry. Być może musimy zrobić co innego gdzieś indziej, żeby ją odnaleźć. Co ciekawe, faktycznie jesteśmy pracownikiem miesiąca. Teraz jestem pracownikiem miesiąca, no właśnie, ja. Co bardzo... Hugo się tego nie spodobało. Chciałem zauważyć, że winda była piętro niżej. Winda teraz była na czwartym piętrze, zanim tu przyjechaliśmy. A wiemy, że czwarte piętro jeszcze jest do zrobienia. Wiemy, że tu jest ta zagadka z dzwonkami, ale mam wrażenie, że jak powciskamy te wszystkie przyciski i pojedziemy na te wszystkie piętra, to poleci dalej z fabułą. Tak mi się wydaje, jeżeli faktycznie wizytówka Corvo jest elementem fabularnym, a wygląda na to, że jest, więc ja na razie chcę do końca i dokładnie zeksplorować to miejsce. Także jak sami widzicie, tak jest. Tu już wiemy, że nie ma Dot Matrix, więc możemy spokojnie sobie zacząć eksplorować, a to nie jest jedyne miejsce, w którym była oczywiście trucizna, ale po kolei. Ja na początku chciałbym po prostu zbadać. Też mówiliście mi, że tutaj jest jeszcze jedna szafka, którą mogę sprawdzić. Tutaj do niej się dostać, jeżeli to faktycznie jest prawda. Ha! Tego, że tu nic nie było. Także oczywiście, tak, przyznaję, można było się dostać, ale nie było tutaj żadnych interesujących rzeczy do znalezienia. Także ja teraz postaram się oczywiście dostać do miejsc, do których... dostać jeszcze raz do tego miejsca, gdzie była ta nasza potężna walka. Nie wiem, czy jakaś potężna w ogóle, czy to się w ogóle da dostać? Szczerze powiedziawszy, aha, chyba że trzeba jeszcze raz zrobić wszystkie akcje z włączaniem włączników. Chcę też zauważyć, że my mamy włącznik, tak? Nie, to już zrobiliśmy wtedy ostatnio. Mamy też włącznik ze sobą, czyli dalej możemy uruchamiać jakieś dziwne systemy. No właśnie, bo tu jest możliwość przedostania się dalej, ale nie ma przejścia. Także, czy coś jeszcze było tu do zrobienia? Wiecie co, zastanawiam się, skoro nie mogę tu znaleźć wyjścia. Kurczę, myślałem, że ta szafka na przykład przytrzyma to i będę mógł się... Bo zobaczcie, tutaj nie mam żadnego przejścia. Nie wiem, czy to było zawsze tak, ale tu jest po prostu wszędzie zamknięte. A tu jest jakby dalsza ścieżka. Czy ja nie mogę przedostać się tą stroną? Nigdzie? Czy nie mogę iść jeszcze raz tą samą ścieżką tutaj? Bo wiadomo, że tam spadłem w dół i jakoś może da się tam dostać, tylko że tutaj nie widzę żadnego, ale to żadnego przejścia. I to jest niepokojące, bo wydawało mi się, że tutaj będzie normalnie przejść, tak jak wtedy to zrobiłem, a teraz poblokowane, pozamykane. Tak jakby coś się zmieniło w układach biurek, albo mam jakąś całkowitą zaćmę i nie mogę znaleźć już na samym początku przejścia dalej. Także wiecie co? To ja wykorzystam moment i po prostu pójdę w tym momencie zwiedzić drugą stronę, czyli zobaczyć tamtą drugą część
Chyba, że mnie będą widzieć, to wtedy gorzej. No właśnie. Usta będą mnie tu widzieć, ja to szybko przemknę sobie. O właśnie. Dobra, bo mogą mi widzieć. Więc ja się przejdę teraz tam na lewą stronę, na południowy zachód. O, widzicie? To jest to miejsce, pamiętacie? Tutaj wcześniej... O nie. Tu całusznica idzie? Nie. Dobra, to mogę przejść na glowsticki. Jest kartridż, jakieś baterie by się przydały, bogam. Ołówki i baterie. Dziękuję, przynajmniej jedna. Tak, to jest to kolejne miejsce, które miałem przejrzeć, bo tu też był ostatnio gaz. O, mamy też witch paper, okej. Crow's Nest, dostałem achievement. Co oczywiście oznacza? Gniazdo. O kurcze. Aha. Hunter. Patrzcie, gniazdo kruka, wrony. Tu jest napisane krwią łowca. Electronic Peace. O, to idealnie dla kolegi. Ale jest też notatka. Nie powinienem za bardzo zbliżać się do kotła wiedźmy. Emanuje z niej jakaś antyczna, nie wiem, jakaś energia. Jeśli chciałbym eksplorować dalej, I will do so from here and carry the dagger with me for protection, but I should start storing things in the hidden floor. A to burza, jeśli usłyszycie. But I should I leave the tadpole out of it. I don't want anything to happen to him. Signed RC, czyli Corvo. Zobaczcie, czyli to jest poprzedni łowca. Czyli jak to rozumieć? Jeśli chcę dalej eksplorować, będę mógł to zrobić od tego momentu i nieść ze sobą, zobaczcie, sztylet, żeby się chronić. Ale powinienem zacząć chować rzeczy w ukrytych... A! In the hidden floor, czyli w ukrytej podłodze chować rzeczy. I will leave the tadpole out of it. Kimkolwiek jest tadpole, to nie chcę go mieszać w to. Nie chcę, żeby cokolwiek mu się stało. I RC, proszę bardzo. Interesujące. Oczywiście teraz dokładnie przejrzymy, co tu jest, bo mamy rzecz, którą damy oczywiście Doshi. Doshi od nas dostanie kolejną zabawkę. Nic interesującego, nic interesującego. To można w ogóle to wyłączyć. Okej, dry noodles. O, to chętnie bym sobie zjadł jakieś dry noodles. Przydałoby się. Jakaś książka. Nic interesującego. Dobra, chyba przejrzałem się dokładnie tym wszystkim rzeczom. Mam nadzieję. Czyli Corvo zostawił nam jakąś wskazówkę. O, proszę bardzo. O, i dwa papiery. Bardzo dobrze. Ten na nas nie syczy, na szczęście. Co jest tutaj? O. Wygląda na to, że ktoś zbudował dom z... A, ktoś zbudował dom z tych boksów. Nie przeszkadzać, tak jest to napisane. Ktoś zbudował tu dom z boksów i... mówi, że nie przeszkadzać. Czy ja mogę coś zrobić? Użyć jakiegoś przedmiotu? Żeby móc zwrócić na siebie uwagę? Jakoś? Nie wiem tylko jak. Ciężko powiedzieć, może pokażę ID? Ja nie mogę, no widzicie, to nie tylko look. Mogę za to pokazać... To pokazywałem już, tak? To ciekawe. No dobra, ktoś nie chce, żeby mu tutaj przeszkadzać. To nie przeszkadzajmy. Patrzę, jeszcze się rozglądam, czy to czegoś nie ma. To są, wszędzie są biurka. Przy tych biurkach coś może jest. Okej, no to było takie dodatkowe miejsce, ale w takim wypadku... Ja się wciąż zastanawiam. O, jest jakaś informacja na ekranie. Internet znowu się zepsuł. Dostałem wiadomość sprzed 20 lat. In addition to extravagances like declaring herself a saint, the new employee AM has begun to have her own followers among the employees. Czyli ona uważa siebie za świętą. Jakaś osoba się tu pojawiła, która uważa się za świętą. Nowa pracownica AM jak Ave Maria, którą tak żeśmy ją nazwali. Nie wiem, czy to jest Ave Maria, ale o AM były wspomnienia. Zauważcie, że już kiedy żeśmy zwiedzali 9 piętro chyba, tak? Tam. Jakby coś poświęcali ludzie jej. Kurczę, czy to może być wiedźma, która się nazywa AM? Zaczęła mieć swoich własnych wyznawców. To powoduje, że moja praca jest jeszcze bardziej
To utrudnia moją pracę, nawet mimo tego, że przyznaję, że ta laska emituje aurę of serenity like nothing I experienced before. Czyli jakąś aurę rozpościera i nigdy takiej jeszcze nie czuł, nie widział. Nawet migający ekran też jest bardzo istotny. Widzicie? To ważny element fabularny mogliśmy pominąć bardzo łatwo. Dobra, to myślę, że teraz trzeba się stąd znowu wydostać. Tu chyba więcej nic nie ma do zrobienia. Se możesz pluć, ja umiem się kryć pod stołami. Laska. Co ty myślisz? Kurczę, tylko cały czas mnie zastanawia, czy ja naprawdę nie mam w takim wypadku przejścia. Znowu nie mogę chodzić po tym czwartym piętrze, tak jak chodziłem poprzednio? Czy ja coś pomijam? Dobra, wygląda na to, że z tego miejsca wydaje mi się, że nie mogę eksplorować. Ale teraz mam jeszcze jedno pytanie. Czy kolejka, która wcześniej zebrała się w tym miejscu, czy ona zniknęła teraz? Chcę zobaczyć, czy ta kolejka nadal tu jest. Tak, tak przywam sobie windę na wszelki wypadek. Wiecie, jaką kolejkę mi chodzi. Była kolejka pracowników gdzieś tutaj na górze. To włączę jednak latarkę, żeby więcej widzieć z przodu. Dalej jest kolejka. Dobra, czyli kolejka nadal jest. Ona jeszcze nie zniknęła. Czyli tu na razie wydaje mi się, dobra, albo coś pomijam, bardzo oczywistego, wybaczcie, jeżeli tak jest. Jeżeli nie, no to po prostu uznaję, że czegoś mi brakuje, żeby z powrotem mógł eksplorować dokładnie piętro czwarte. Ale musimy jakoś tam móc, jakoś tam wrócić. Dobra, na trzecim piętrze był Doshi. Gdybym wrócił na drugie piętro i wszedł do tych basenów od drugiej strony, wydaje mi się, że to niewiele by dało, ponieważ my musimy dostać się tam na górę. Więc na razie wracam do mojego kolegi i dam mu kolejną część. Electronic Parts. Mam jeszcze jedną część elektroniczną dla ciebie, spójrz na to. Dostarczyłem elektroniczną część. No i słodko, naprawdę jesteś mega. Mam tutaj kilka takich rzeczy, które mogą ci się przydać. Jak na przykład co? You are gonna wig out. Okej, okay, tłumaczę, nie mam pojęcia, co to może znaczyć. Wig to jest przecież ta peruka. Łoja! Lampka! Czy to jest rodzaj jakiejś latarki? To jest lampka, a nie latarka. Różnicą pomiędzy zwykłą latarką a tym jest, że ona ma taki większy i okrągły promień światła. Jeśli inne są świetne, żeby eksplorować korytarze, te są świetne dla dużych przestrzeni. Och, to świetnie, dziękuję bardzo, Doshi. Czekaj, jest jeden problem. Te lampki również działają na baterie, ale różnica jest taka, że konsumują światło dwa razy szybciej. Więc uważaj. A, miej oko na ilość baterii, którą niesiesz ze sobą. Okej. Dwa razy więcej jeszcze żre ta latarka niż zwykła. Ale jestem ciekaw, equip, jak to wygląda? Wygląda to tak. Ciężko powiedzieć, bo jesteśmy na razie w takim miejscu, gdzie mamy światło. No właśnie, czy co? No i tak trzeba będzie kupić baterię. Ponieważ mamy właśnie jedną baterię. Kupię kilka baterii, ze trzy kupię. No w końcu mam na co wydawać pieniądze, tak? Ciekawe, czy można przejść tę grę nie wydając w ogóle kasy, ale na razie wziąłem. Dobra, mam też kolejną rzecz, która świeci. Tuż trzy rzeczy, które świecą. W różny sposób mamy świecące rzeczy. Okej, czy dalej Doshi nie pozwoli mi wejść na swój backstage? Mamy ciekawe to miejsce. Nie. Nie pozwala mi wejść. Dobra. Cały czas pamiętam o zagadce z przyciskami w windzie. Myślę, że to chyba przyszedł czas na to, ale jeszcze zanim to zrobię, mam mało jedzenia, prawda? Więc ja bym chciał się udać na razie jeszcze, żeby coś zjeść. Więc jedzenie było chyba na pierwszym piętrze albo na drugim? Na pierwszym, bo na drugim był Chapman, którego nie ma i zniknął i w ogóle go nie można teraz zlokalizować. To jest ciekawe. Nie chcę oczywiście robić kanapki, ale chcę na pewno zrobić nudle. Wiecie co? Teraz mam taką... W sumie rzeczywiście to może się łączyć z tym, bo tutaj jest kapliczka. Pamiętamy, że ta AM, kimkolwiek jest, nazywamy na razie ją Ave Maria, bo to ma sens. Kryptonim Ave Maria to jest ta babka i to może jej są kapliczki. Może, ale ona jest święta, to może być przeciwieństwo wiedźmy, albo święta stała się wiedźmą skorumpowaną. Nie mam pojęcia, co to może oznaczać, ale to jest, myślę, że ciekawy motyw na przyszłość. Nic ciekawego tu nie ma. I tak, mam na razie dwa nudle i mam dwie kawy, więc sobie na razie się robiłem po prostu kawkę.
Niech będzie. Kanapkę mógłbym zrobić. Ale oczywiście kanapki nie dorobię, bo chcę magazynować i zbierać raczej ser na przyszłość. No dobra. To teraz tak. Wiemy cały czas o tej zagadce, ale jeszcze mnie ciekawi. Na drugim piętrze był Chapman. I tam mówiliście też, że były te trzy drzwi zamknięte, zabite na dechy, prawda? Ale te dechy... Ktoś pisał, że śrubokrętem dechy wyjąć. No, nie wydaje mi się, żeby to było aż tak łatwe. Szczególnie, że są zabite na gwoździe. Myślę, że tam przyda się jakiś łom albo coś w tym stylu. Nóż prędzej czy później myślę, że zdobędziemy. Patrzę jeszcze na swoją... na swoje notatki, czy coś jeszcze miałem zrobić, ale na razie nie widzę nic ciekawego. No i właśnie, no zwiedziłbym to bardziej do czwartej piętra, ale to chyba potrzebuję od was wskazówki, czy to rzeczywiście jest realne i czy ja czegoś nie zauważam, czy nie wiem, o co chodzi. Pamiętam też, że na ósme piętro jeszcze zrobimy jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz zrobimy tutaj. Mianowicie, pamiętacie ten ekran? Ja bym chciał go włączyć znowu. To jest ten sam dźwięk, słyszycie? Tak. I teraz jestem ciekawy, czy ten dźwięk w połączeniu z intranetem, jak wejdziemy znowu do intranetu, to czy coś się pokawy, coś się zmieni, czy niekoniecznie? A to się zobaczcie, widzicie? Drzwi zamknięte. Także, no właśnie. Wróciłem do strefy glitchów. Aż se przełączę teraz na naszą większą latarenkę. Oczywiście szybko znowu postaram się jeszcze raz przebiec dookoła. Nie, tu widzieliście jakieś przejście? Nie wiem, gdzie byście widzieli to przejście. Gdzieś z tej strony, ale tutaj nigdy nic. Nawet po włączeniu tutaj nie ma żadnych innych elementów. Także nie wiem. W niektórych miejscach bardziej gliczy, w niektórych mniej. Może to po prostu jest takie miejsce, które już to wszystko ma. Nie więcej tutaj sekretów skrytych nie ma, ale w każdym razie też możecie mi wyprowadzić z błędu, czy rzeczywiście jest tutaj coś, czego nie widzę? Czy może w przyszłości się dowiemy? Dobrze, moi drodzy, dla bezpieczeństwa tego zapisu, ja sobie zrobię zapis już w tym momencie, bo na razie nie wiadomo, co mnie tam czeka, tam w tym miejscu, gdzie jest Corvo, gdzie użyjemy, przepraszam, gdzie cały dzwonek zrobimy, tak? Więc robię sobie zapis już teraz, najwyżej to, co odkryję teraz, będę sobie musiał odzwierciedlić jeszcze raz, kiedy zacznę nagrywać dla was kolejny materiał, ponieważ bardzo mnie ciekawi, co jest z tą windą i byłoby nie fair w stosunku do was również przy okazji, gdybym tego nie sprawdził, nie pobawił się w tę zagadkę, nie zobaczył, co to może oznaczać, więc dzwonek nie zadziałał teraz, ale zostawiam to. Piętro piąte. Zero. O, widzicie? Nie rusza się winda, faktycznie. O. O. Corv. Tutaj... No tak, sufit jest wiele niżej niż zwykle. Na jakim piętrze jestem? Dobra, chyba będę używał jednak tego. 100 kredytów, okej, to zawsze jedna bateria więcej. Pusto. Użyłem na razie glowsticków. Co to za piętro, które jest tak niskie? Hunter. Drugi raz widzimy napis Hunter, czyli łowca. Wiedźma musiała dopaść Corvo w takim... Co to jest? To jest... A chyba mnie nie trafiła na szczęście. Czy mnie trafiła? Nie wiem, nie ciężko powiedzieć. Trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Do widzenia. Biuro pana Corvo. Znaczy, zakładamy, że to jest R. Corvo. Drzwi są zamknięte. Jest pewne urządzenie obok, które wygląda jak czytnik kart. Świetnie. Dlaczego to jest takie małe? Czy Corvo nie był człowiekiem? Nie mam pojęcia. Kartę mam tu. Użyłem karty, dobra. O kurcze. Co to jest za symbol? Jakaś kapliczka? Patrzcie na ten symbol, myślę, że on jest istotny. Jeśli nie będę długo zastanawiał, po prostu od razu strzelę screenshota, bo może się to przydać na przyszłość. A tymczasem na początku szafeczki jest list tutaj. Wiem, że zwykle idziesz za intuicją, ale w tym bardzo krytycznym i ważnym momencie nikomu bym nie ufał poza sobą. Pamiętaj, co powiedziałem ci o jej chowańcach. Podpisano EN. I to musi być ten drugi łowca.
bo wydaje mi się, to muszę zapytać, spisać ich nazwiska i imiona, ale EN mi się kojarzy z jednym z tych trzech łowców, których tu znamy. Tutaj znowu jest list. Świetne informacje mi przynosisz, drogi przyjacielu. Teraz, skoro wiemy już, że ona, gdzie ona się chowa i mamy sztylet, to już tylko nam brakuje, to jest tylko kwestia czasu, zanim uda nam się zniszczyć pieczęć do jej sekretnego wejścia. Podpisano AM, Ave Maria. Czy przypadkiem jedna z tych osób, AM, to nie była też ta osoba jednej z trzech łowców? Czy Ave Maria, tak nazywam ją, albo może to jest ta osoba, którą już wiemy, bo AM, kurczę, że ja nie skojarzyłem, które teraz mi padło do głowy, że jedno z tych nazwisk to może być to właśnie nazwisko. Gdzie myśmy, ach, to Sosa mi mówiła te nazwiska i imiona, teraz już nawet ich nie sprawdzę, musiałbym zobaczyć sobie na montażu, muszę je sobie spisać, bo wydaje mi się, że tam była jakaś osoba na A, pamiętacie, A, R i E były osoby. Tu mamy osobę na E, tu mamy osobę na A, jeszcze jest R Corvo, przepraszam, więc wydaje mi się, że ta osoba na A to była ta nasza Ave Maria i to jest ona. A tymczasem, there is a gold hanging, o proszę bardzo, złoty klucz wiszący na ścianie. Złoty klucz! I proszę, o nie, zdobyliśmy klucz, o nie, do, Jezu, do cmentarzysty, na cmentarz rodzinny. I widzieliście wyraz oczu? Czyli znaczy, że gdzieś tam, o matko, tam będziemy musieli zapuścić się właśnie tam, tam daleko, czyli do miejsca, które jest niebezpieczne dość mocno, ponieważ jest to miejsce, w którym czyha wiedźma. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że łowcy ze sobą współpracowali. To moim zdaniem jest dość istotne. Łowcy ze sobą współpracowali i doszli do wniosku, że udało im się złamać jakąś pieczęć i mogą teraz wejść. Może chodzi właśnie o jakieś wejście na cmentarzysku. Bardzo możliwe. W ogóle nie wiemy, na jakim jesteśmy piętrze, czy na jakimś magicznym, tajnym piętrze. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Szóstka nie działa. Okej, no to możemy wrócić na piętro piąte. Oczywiście będę musiał to jeszcze raz sobie przejść, jak będę załączał grę, no bo wiadomo, że nie będę chciał w ten sposób psuć zapisu. A widzicie, nie myślałem, że coś więcej będzie w tym miejscu, tylko były takie rzeczy, czyli musiałem marnować te kartki, ale w każdym razie i tak będę szybko to przelecę przy następnym spotkaniu, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Wow! Coraz ciekawiej, jestem bardzo zaintrygowany, co znajdziemy na tym cmentarzysku, ale to jest ostatnie miejsce, do którego w sumie faktycznie chciałbym się udać. Teraz nie ma wyjścia i będę musiał się tam udać. Nie ma opcji, tak w ogóle jeszcze zastanawiam, czy nie mogę śrubokrętem zniszczyć tych... My mamy ten klucz. Tak jest, na 8 piętrze, tak. No nie możemy tego w żaden sposób otworzyć, ale mamy nowy rodzaj światła, gdybyśmy chcieli, tylko wiadomo, on bardziej jeszcze żre prąd niż zwykle. Tu moglibyśmy się jeszcze udać w sumie do naszego... O jest. Do naszego kolegi Goblina, żeby wziąć więcej kartek, ale na razie tych kartek naprawdę mamy dość sporo. Zresztą zobaczcie sami. Kartek mamy... Gdzie one są? Kurczę, 6 kartek, to jest sporo. 6 kartek. To jest naprawdę całkiem pokaźna liczba. Można by sobie lepiej kanapkę może zrobić niż to. W każdym razie mogę zjeść nudle w pudle. W sumie i tak będę to musiał zrobić jeszcze raz. Dzięki bardzo, Wielka Piona. Trzymajcie się i do zobaczyska za 2 dni. Cześć!